Cześć, jeśli nie widziałeś mojego odcinku o powiązanych kopiach, oczywiście możesz oglądać ten tutorial i będzie pełnowartościowy. Natomiast polecam Ci obejrzeć także tamten film. Mam taką kolekcję. Ona ma udawać jakąś szafkę, jakieś półki, i na niej są książki. Po prostu potrzebowałem jakiś przykład. Chciałbym ją powielić wiele razy, tak żeby nie zajmować więcej pamięci mojej sceny, żeby nie obciążać mocniej komputera. A do tego, jeśli uznam, że chciałbym coś tutaj zmienić, to żeby te zmiany rozpropagowały się także w pozostałych kolekcjach. Kiedy tu są książki, to być może faktycznie chcemy mieć wszystko inaczej, ale załóżmy, że mamy akwaria na naszej scenie, które są co jakiś tam kawałek, i musielibyśmy bardzo wiele rzeczy w nich poprawiać, jeśli chcielibyśmy wprowadzić jakieś zmiany. Każdą z nich musielibyśmy edytować osobno, albo na przykład byłyby to. Koła samochodów samochody cokolwiek. Co musimy zrobić? Wypadałoby dać naszej kolekcji jakąś rozpoznawalną nazwę, więc ja tutaj dwukliknę sobie na nazwę kolekcji i wpiszę półki, albo z książkami nawet dopiszę. I teraz będzie mi łatwiej znaleźć moją kolekcję, kiedy będę dodawał instancję. Naciskam na klawiaturze Shift A, będąc tutaj w tym 3 d i mam. Poza listą obiektów na dole Collection Instance i mogę dodać półki z książkami. Teraz jedna kolekcja jest nałożona na drugą, więc nie widzę, że jest ich więcej, ale wystarczy je rozsunąć. Mogę próbować ją skalować, mogę ją na przykład obracać. No, obróćmy odrobinę. I działa to jak najbardziej tak, jak powinno, więc możemy swobodnie sobie to poprzestawiać, ale jeśli postanowię na przykład Przesunąć tę fioletową książkę na inne miejsce, to zobacz, że ona się przesuwa po obu kolekcjach. I mogę takich kolekcji dodać bardzo dużo. Niech to będzie tutaj. Oczywiście, gdybym miał inną kolekcję, to też byłaby dostępna na tej liście, więc wszystko jest w należytym początku. I nawet mamy tutaj taką ikonę, że to jest instancjonowana kolekcja. Jeśli sobie na nią kliknę prawym przyciskiem myszy, to mogę kliknąć Unlink i się tego pozbyłem. To było na tyle. Mam nadzieję, że tutorial był pomocny. Zapraszam Cię do subskrybowania. Do usłyszenia.